Witam w kolejnym odcinku na moim kanale, jestem Maxim, a w tym odcinku pokażę Wam, jak zrobić to znak jaki master w Epigi. Więc jeżeli odcinek Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, a jeszcze odejdę do odcinka. A więc pierwsze co trzeba zrobić, to wybrać chapter 10 mod oraz tryb bota. Kolejnym krokiem jest odblokowanie wyjścia na mapie. Do kolejnego kroku polecałbym zaopatrzyć się w broń, gdyż trzeba tam przejść laserowe obi, aktywować bota, a następnie wchodzić na główną mapę, więc polecam przygotować sobie amunicję, aby ułatwić sobie trochę grę. Następnie trzeba zastrzelić aktywowanego bota, wziąć od niego chip, a następnie z tym chipem uciec z mapy. Kiedy to już mamy zrobione, trzeba wybrać chapter 12 plan oraz tak jak w przypadku poprzedniej mapy tryby bota. Następnie trzeba zdobyć żółty klucz i użyć go na niebieskich drzwiach w zielonej części mapy. Thank you.
Jeśli po tej czynności wypadł Wam zgliczowany klucz, to następnie trzeba wziąć ten klucz, pójść na pomarańczową część mapy i użyć klucza na czterech filarach z pomarańczonymi kulami, co następnie otworzy duży filar na środku mapy. Następnie trzeba wrócić na zieloną część mapy, pójść do górnego lewego pokoju i z tego pokoju wziąć chip. Kiedy już macie chip, to musicie znowu pójść na pomarańczą część mapy i użyć chipa na komputerze znajdującym się na samym dole filaru. Ostatnim krokiem jest zebranie zgliczowanego klucza i również pójście z nim do komputera i użycie go. I w ten oto sposób macie już badża. A więc to był cały poranek, jak zrobicie znak Keymaster w Piggy. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. Widzimy się w kolejnych odcinkach.